ciebie wyrzucę z organizmu. Moment, co dla mnie robisz? No. Ale może przyjechać. Co? Może przyjechać. Chcę zadzwonić. Może zadzwonić, no. To dzwoń, może odbierze. A do mój dom? Co? Do mój dom? Nie, tak! O tak! On pokazuje twój dom. Na tym cały czas. Ten Olgierdano. No? Włącz się go. Włącz się go cały też. Tak, bo mi się rozładuje telefon zaraz. Coś tylko nie. A co on pisze tam? Zaraz zobaczę. Idę na głośnik. Czekaj. O. I tyle, no nie będę tutaj z chłopem wchodził w dyskusję przez telefon. Dwóch niespełno rozumu prawiczków do mnie dzwoni za 15:20, ja mam z nimi rozmawiać. No, dwóch się niespełno rozumu prawiczków do mnie dzwoni. Zadzwonił, o, tak jak mi... No. Michaelo napisał, większego pośmiewiska nie mogłeś siebie zrobić, Rafał. Mogłem, chyba tutaj się pomyliłeś. Nie mogłeś się robić. No tak, no, słuchaj, dzwoni. Dzwoni do mnie, wysługując się kononem. To jest frustracja, to jest bezradność, to jest amatorka, to jest... Marcin, Michalski. Kośno. Jak to było, pamiętacie tą taką słynną okładkę? Kośno myje zad, kto robi. No, że ty mnie myjesz dupę. A ty mnie myjesz dupę? W życiu. Pielęgniarka myła, Fiodor z filmu o tym kręcił. Za to Fiodora wyrzuciłeś. Pawlo, dzięki. Arek Wysocki. Wzajemnie. Żaba 2. Kosno na gnój. Ty. No. Może być bogaty chuj. Jeździć starym Fordem. On cały czas nie rozumie, się, ile że ludzie że widzowie chcą oglądać filmy z Krzyśkiem Kalinowiczem. I weź kop. Siemanko, witam. Bogiem a prawdą to Rafałek musi być straszny tuman, że staremu się go nie udało wsadzić na jakiś etat w wojsku? Ciebie. Tak, bo on tam coś gadał, że... Musić mieć federację welonych, fast honor urodziny zielonych, ja instaluję nowy gry. Bo wiesz, że on generalnie się najpierw zaczął to robić, bo się śmiał z Jarka, z Meksykana cały czas. Ale był Konin na grobach. O, widzisz, Krzysiek? Dlatego mówię, trzeba pojechać i to... Sami wiecie, Kosno na gnój. Leśny głos... Leśny głos w waszych domach. To kiedy testujemy Kosno? Ciebie będą testować. Ale zobacz, będą pisać cały czas potem, czy ty byłeś na grobach, studio, Krzysiek. No, uczą go Moresu. Weź schop. Rafałek, w Boga nie wierzy. No, kurde, powiem wam, że ja musisz pokazać na lajcie, że umiesz pacierz. Że Boga wierzysz, tak? Musisz to pokazać. Ja dzisiaj byłem na mszy, Krzysiek twoim. Czuję się przyżegnaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. A pacierz mu? Ojcze nasz, któryś jest z niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i tak dalej, i tak dalej. Nie, mów dalej. I nie rusz nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego, amen. Dalej? Nie wiem, nie pamiętam już dalej. Ale początek pamiętam. Oj, żeby tak, ksiądz tam, panie Rafale, mów pan pacierz, a ty pacierz mówił tutaj krótki. My a musimy, proszę księdza, nie pamiętam. Trzeba było Wojtka namówić, lajta odpalić i się śmiać teraz z tego, co on tu gada, wiesz. To mielibyśmy 1000 widzów, wiesz, i...
Byśmy śmiali się z tego. Co weź, zbudź Wojtka, nie? Nie robię lajta. Wojtek nie robi lajta dzisiaj. Parówki, eko, linijki. Podobno jesteś poszukiwany w całej Polsce. Każdy komisarz ma twoją podobiznę. A ty sam nadajesz ze strychu ze Słowacji. Czy to prawda? Tak. Kto nadaje? To o nim, bo jego policja szuka za to, wiesz, że mi zniszczył lampę. Marek, Marek, zmień nitro szczura, wy donejcie. 6 lat się wyprowadza oszust. Ciram na konstu mostu. Wali w łódkę i tyle. To on pije. Naraz się wygląda tak. Kononowy studio DDD. Marcin Michalczyk. Zram na ekoluda. To na ciebie. No. Oni wszyscy tam srają, bo to są zasrani goście. Obesrani są goście i dlatego srają. Raz się wygląda. To nic nie słychać, chyba się zajął życiem. Raz się wygląda, raz. A raz tak. Aż 5 gwiazdek poszukiwania. Dzień filmowy. Poznaj dzień baletowy. Bon Jovi. Zawsze na. Z tego się tylko można śmiać, Nieudany piłkarz chciał kręcić filmy z Krzyśkiem, Krzysiek go pogonił. Dość i ma teraz żali eko piłkę. Przestępcy po wyroku. Siemano, co eko trzeba mogli zrobić w urzędzie marszałkowskim? To tobie? A nie wiem, co powiedz, bo... Olgierdano, co mógł robić w urzędzie marszałkowskim? Urzędowe sprawy załatwiałem pewnie. Cwelu. Jak ty tam się podpisałeś? Konon studio Wilk, co na wachę 20 zilo żebrał. Ziko, żebrał. Żebrał. W ogóle dzisiaj są fajne telefony. Podobał mi się ten telefon psychologiczny, taki jakby gdzieś ktoś z Quantico dzwonił z FBI tam, co robią te portrety psychologiczne, jak szukają kogoś, nie? I ta analiza dzieciństwa Rafała, gdyby był porzucony w statku. Cześć, stary. Tak dalej, no, oko ten, to, ten, której stręt? O, czekaj, ja zapomniałem. Musimy go zapytać o tatę właśnie. Dobre. Bo on cały czas ukrywa, kim jest jego tata. To jest jakiś kompleks jego. To zaś będzie do pata. Czemu do pata? No nie, on patowy powinien. Nie o pata, tylko tatę. Ten Olgierdano. Nie wiadomo, kim jest jego ojciec. On się strasznie tego wstydzi. Jakby się wychowywał bez ojca, albo to ojciec coś... Wiesz. To zadzwoń, weź. Napisz. Powiedz... Ojcu, tak, ojcu, czego się wstydzisz? I o mamie. A o mamie to my wiemy już dużo. Mama w Wielkiej Brytanii pracuje, utrzymuje synka w Polsce jego, wysyła pieniążki, no. Tego Olgierdano? Tego Olgierdano, bo on chciał zostać piłkarzem, ale mu nie wyszło. Napisałem. Może ktoś to zauważy. O, czekaj. Dobra. No i co? Wrócił, oczy zapuchnięte, wygląd taki sam jak był. Teraz o Jarku coś gada Meksikano, że Meksikano gdzieś pojechał. A gdzie ty napisałeś? To napisałem o tu. Federacja Zielonych. Powiedz prawdę. Powiedz prawdę. O swoim ojcu. Powiedz prawdę o swoim ojcu, czego się wstydzisz. Brawo!
No bo tam jest coś nie w porządku z tym chłopakiem. Widać, że po prostu on ma poważne problemy emocjonalne i wychowawcze. Jest po prostu niewychowany, no. Rabuzie Zielan, znów Federacja Obsranych. No bo oni cały czas piszą, że srają tam. Widzowie Olgierdano srają cały czas. To Wojtka telefon dzwoni. A, to Mówię, no. Tak. Mój nie dzwoni. Nikt nie dzwoni? Nie, no możemy do Adama zadzwonić jeszcze raz. Czekaj, ja zadzwonię. Mówi coś, że dzielnicowa do niego dzwoniła już. Posłuchajmy, co on mówi. W przedszkolu, ale to ja wiem, że ona musi mieć takie podejście do tych pajaców ze szkolnej. No, do pajaców ze szkolnej. Żeby był spokój, żeby się nie kłócić. No i ja się nie dziwię kobiecie, że no, jeżeli się musi użerać z Kononem, z Parówą, takim Meksykanom przychodzi i mówi, no, że mu dokuczają w internecie. Tak. No to słabo to wygląda. A jak to odpowiadać, żeby... Dlaczego mogę napisać coś mu. Nie, ale żeby ja odpowiadał. To nie da rady, bo to nie on specjalnie robi, żeby on tylko gadał. Widzisz, jak nie odbiera od nas telefonów, to nie damy rady. Możemy nagrać film. Może odbierze. Co on będzie mówić, że wiesz, że my wariaci, że my chcemy z nim gadać. Możemy film o tym, Krzysiek, nagrać. U nas więcej ludzi zobaczy film niż u niego. Dawaj. No, gadaj. Mów.